W ostatni ciepły weekend wakacji wybraliśmy się w okolice Szczecina. Ciągnęło nas tam dosyć klasycznie. Do betonu. Ale tym razem położenie betonowej konstrukcji nie było tak oczywiste, jak to miejsce zazwyczaj. Dalej, gdzie jesteśmy? W Cimiu Dolnym, jak ty to mówisz. Nie wiem. Na jakichś betonowych drogach. Wiem jedno, nad jeziorem dzisiaj noclegu nie będzie. Może być ciężko. Nie będzie noclegu z widokiem na Zatokę Szczecińską. Mogę jechać albo prosto, albo w prawo. Na Rurkę, Goleniów i Bożysławiec. Na miejsce noclegowe wybraliśmy skraj lasu gdzieś pomiędzy wioskami. Gdzie jesteśmy, co robimy? Jesteśmy w lesie, pijemy Bosmana. Chyba nie ma nic przyjemniejszego niż wylegiwanie się w hamaku i obserwowanie zachodzącego słońca. Tomek. Po nieco ponad 2 godzinach snu zwinęliśmy obozowisko i pojechaliśmy nad Jezioro Dąbskie. Tam wynajęliśmy kajak od trochę zdziwionego wachtowego i ruszyliśmy na wodę. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jaki dystans mamy do pokonania, ani nawet za bardzo, gdzie dokładnie znajduje się nasz cel. Znaliśmy jedynie azymut podróży. Płynęliśmy o 5 rano po jeziorze, które ma 15 km długości, a w najszerszym miejscu odległość od brzegu do brzegu to ponad 7 km. Cały czas walczyliśmy z falą, która atakowała nasz kajak od boku, co sprawiało, że momentami psychicznie nastawialiśmy się na przymusową kąpiel w ciuchach. Mijając kolejne miejsca, w których rybacy zastawili sieci, naszym oczom zaczęła majaczyć sylwetka naszego celu. A był nim kadłub drugowojennego betonowego tankowca. Tak, takie dziwaczne konstrukcje powstawały i to dużo wcześniej niż nasz cel. Mało tego, wbrew pozorom betonowe kadłuby wykazywały się całkiem niezłą pływalnością. Jako pierwszy betonu użył Francuz, Joseph Louis Lambu, w 1848 roku. Zbudował z niego niewielką łódź, taki bardziej eksperyment, ciekawostka, aniżeli użyteczna konstrukcja. Dopiero 52 lata później Włoch Carlo Gabellini wypuścił serię małych betonowych łodzi. Betonowymi statkami inżynierowie zainteresowali się dopiero podczas I wojny światowej. Kilka jednostek zbudowali Anglicy. Jednak dopiero Amerykanie poważnie podeszli do tematu, budując 12 betonowych parowców, które do użytku weszły dopiero po I wojnie światowej. Zimno. Statek z betonu. Ulrich Finsterwalder. No. Betonowiec. Kadłub, na którym się znajdujemy, to konstrukcja niemiecka, która jednak nigdy nie została ukończona. Miał to być tankowiec służący do przewozu paliw syntetycznych z fabryki w Policach. Zaczynał się utworzony w 1942 roku. Specjalny wydział zajmujący się budowaniem statków betonowych. No. Specjalny wydział, myślnik budownictwa statków betonowych. W Darłowie budowano takie statki. Powstały 3. No. Jeden. Tu jest? Jeden jest tutaj, jeden na dnie Bałtyku. No. A jeden pod koniec lat 70. wysadzono właśnie w okolicy Darłowa. A kiedyś czytałem taką historię, że jakieś małżeństwo młode miało wesele na kadłubie. Bo on leżał gdzieś tam na plaży, ten w Darłowie. Ze wszystkich zbudowanych do dziś przetrwał tylko ten. Nie zatonął, choć podczas nalotu 12 marca 1945 roku trafiła w niego bomba i został poważnie uszkodzony. Odholowano go na mieliznę, gdzie spoczywa do dzisiaj. Czyli jak zwykle miał być time-lapse, ale życie zweryfikowało. Ja już się zdążyłem przyzwyczaić. Widok time-lapse był mniej więcej taki. Thank you.
Kadłub ma wysokość 6 metrów, ale tylko 3 metry wystają ponad wodę. Dostać się można na niego po wątpliwie przymocowanej metalowej drabince. Przez dziurę w wierzchnim poszyciu dobrze widać zbrojenie oraz komorową budowę. Jednostka ma aż 95 metrów długości i naprawdę robi wrażenie, szczególnie wtedy, gdy pływa się przy nim małym kajakiem. Podróż w jedną stronę zajęła nam godzinę czasu. Łącznie kajakiem pokonaliśmy około 10 km, walcząc z falą oraz wiatrem. Ale ten niedzielny poranek był tylko preludium do tego, co pokazał nam tego dnia Waldek z zaprzyjaźnionej szczecińskiej ekipy History.pl. Jeśli jesteście ciekawi filmów z naszych dalszych eksploracji Szczecina, to subskrybujcie nasz kanał. Czytał dla Was Jan J.D. Dzięcioł.